Jest punktualnie godzina 15. Zaczynamy 15 na żywo w środę. Marta Kloss, witam i zapraszam. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, ale to pieniądze, jak się okazuje, były głównym spoiwem koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Partią Republikańską. W umowie, której stawką była sejmowa większość, niewiele jest o programie, zdecydowanie więcej o podziale politycznych łupów i o stanowiskach. Do treści dokumentu dotarli dziennikarze TVN24.pl. Poznali też wynagrodzenia, na jakie mogli liczyć zatrudniani bliscy współpracownicy Adama Bielana, między innymi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, rozdającym miliony na innowacje. I o tym Radomir Witt. Bardzo dziękuję. U nas kolejne tematy. Terroryzował rodzinę taksówkarza, ukradł samochód, a w międzyczasie oddać miał kilka strzałów. Uzbrojonego napastnika przez kilka godzin szukali funkcjonariusze, zatrzymali wczoraj późnym wieczorem. To jest historia z Aleksandrowa Kujawskiego. Mariusz Sidorkiewicz o niej opowie. Dzień dobry. Mariuszu, co teraz dzieje się z tym mężczyzną? Czy prokuratura miała szansę go już przesłuchać? Zatrzymany po pięciu... A to zapowiedź tego, że do tematu będziemy wracać. Mariusz Sidorkiewicz, Aleksandrów Kujawski, za teraz bardzo dziękuję. A u nas wkrótce? O głośnym procesie w Szczecinie. Dwaj młodzi mężczyźni odpowiadali za podpalenie i śmierć bezdomnego mężczyzny przed 2 laty. O ich losie zdecydował właśnie sąd apelacyjny. Będzie też o eliminacjach do Euro 2024 w cieniu wydarzeń. Komornicza egzekucja w Brzegu przerwana wybuchem i ewakuacją. 8 osób zostało rannych, a to potem jak w mieszkaniu, do którego przyszedł komornik, doszło do eksplozji gazu. Kilkanaście osób musiało się ewakuować. Olga Milden dołącza do nas w tej właśnie sprawie. Witaj Olgo, powiedz proszę, w jakim stanie są poszkodowani i co dokładnie się wydarzyło? To dobra informacja. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Czas start. Po latach zapowiedzi i planów dzisiaj ogłoszony został konkurs architektoniczny na konkretny projekt. To jest warta miliony złotych inwestycja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytanie, czy konieczna w czasie, kiedy w każdym innym obszarze zapowiadane są lub wdrażane cięcia. Artur Molenda przygląda się dziś tej sprawie. Witaj Arturze, powiedz proszę, o jakich pieniądzach mowa i z jakim uzasadnieniem politycy będą je chcieli wydać? Jest decyzja szczecińskiego sądu w apelacji dotyczącej podpalenia bezdomnego przed 2 laty. Dwaj mężczyźni, którzy mieli to zrobić, już raz skazani, każdy na 25 lat więzienia, przed sądem staną kolejny raz. Proces zaczyna się od początku. Natalia Madejska ma kolejne szczegóły w tej sprawie. Dzień dobry Natalio. Powiedz proszę, dlaczego taka decyzja i co w tym czasie będzie się działo z podejrzanymi? Małgorzata Marczok, o tym dla państwa. Małgosiu, bardzo dziękuję. My przy drogowych historiach pozostajemy. 5 osób zostało rannych w karambolu w Nowym Mieście nad Wartą. To był wypadek z udziałem 5 aut, w tym naczepy transportującej drewno. Ogromne bale spadły na jadące sprzeciwka auta, a jeden z nich dosłownie zmiażdżył maskę samochodu, za kierownicą którego siedział 20-latek. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu, a nagranie to publikuje lokalny portal. Tak się kłóciliśmy o premię, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami, zdradził w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Łukasz Skorupski, bramkarz reprezentacji Polski. Potwierdził tym samym, że za mundial w Katarze Mateusz Morawiecki faktycznie obiecał piłkarzom premię, a to jest coś, czemu zaprzeczać próbował między innymi rzecznik rządu. Chodziło o niemal 50 milionów złotych. O tym dla państwa dziś Wojciech Skrzypek. Jeszcze niedokończona, a wciąż niemałe emocje budzi flagowa inwestycja PiSu na Pomorzu. Przekop Mierzei Wiślanej właśnie notuje pierwsze pół roku funkcjonowania. Jak się sprawdza, Adam Krajewski o tym. Ogromne utrudnienia na trasie S8 w kierunku Marek, obwodnica Warszawy. To jest miejsce, w którym tuż przed południem rozpoczął się dzisiaj protest właścicieli firm transportowych. W większości... I to wszystkie tematy, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa. Tym kończymy 15 na żywo w środę. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Fakty po południu u nas za kilka chwil.